Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na prezentację klawiatur mechanicznych od SPC Gear. Dostępne będą dwa modele, GK530, czyli klawiatura bez sekcji numerycznej, i GK550, klawiatura pełnowymiarowa. Tak naprawdę funkcjonalność, jak i również samo podświetlenie RGB w tych klawiaturach jest bardzo podobne, można powiedzieć wręcz identyczne, dlatego też skupię się na różnicach między tymi klawiaturami. Zacznę od materiału, z jakich zostały wykonane pokrywy, górne pokrywy w tych klawiaturach. GK530 ma pokrywę metalową, natomiast GK550 aluminiową. Kolejna rzecz to podpórka, która występuje tylko i wyłącznie w klawiaturze GK550, tak samo jak zresztą podświetlenie boczne. No i na koniec rzecz oczywista, czyli mniejsza ilość klawiszy w przypadku GK530, ponieważ tam nie występuje sekcja numeryczna, czyli klawiszy mamy 87, a w klawiaturze GK550 klawiszy mamy 104. Cechy wspólne to m.in. przełączniki mechaniczne Kyle, dobrze pewnie Wam znane. W klawiaturze GK530 mamy przełączniki niebieskie, natomiast w przypadku klawiatury GK550 są to przełączniki brązowe. Obydwie klawiatury posiadają pełny N-key rollover, mamy wyjście blokady klawisza do Windowsa, również możliwość tworzenia makr w obydwu przypadkach. Producent nie zapomniał o klawiszach multimedialnych, które z pewnością przydadzą się na co dzień, jak i również mamy możliwość zamiany strzałek z klawiszami AWSD za pomocą wciśnięcia klawisza FN plus W. Dwuletnia gwarancja i oczywiście podświetlenie RGB, które omówię Wam w dalszej części filmu. Warto dodać, że do klawiatury nie mamy dołączonego softu, także przyda się instrukcja obsługi, również w języku polskim. Tutaj macie wszystkie skróty klawiszowe i kombinacje, jak ustawić podświetlenie RGB, jak je zaprogramować, jak ustawić makra, co zresztą za chwilkę Wam jeszcze pokażę. Teraz kilka słów na temat samej jakości wykonania klawiatur. Jak mówiłem już wcześniej, górne pokrywy wykonane są z metalu lub też z aluminium, co zaznaczam na ogromny plus, natomiast spodnie obudowy wykonane są z dobrej jakości plastiku. Naprawdę nie mam się do czego doczepić. Na plus również zaliczam dość spore podkładki gumowe antypoślizgowe, także klawiatury będą siedziały Wam bardzo pewnie na biurku. Rzecz jasna mamy regulowane, gumowane nóżki do zmiany kąta nachylenia. I również warto wspomnieć, że w obydwu klawiaturach mamy dołączone kluczyki, które są schowane na spodzie klawiatury do ściągania oczywiście keycapsów, czyli nakładek na przełączniki. Na chwilę zatrzymam się również przy samej podkładce podnadgarstki dołączonej do klawiatury GK550. Jest to podkładka wykonana z plastiku, która posiada 6 podkładek gumowych antypoślizgowych i dołączana jest ona do klawiatury na magnes. Ale takiego połączenia nie musicie się obawiać, ponieważ podkładka nie będzie Wam od klawiatury odjeżdżała. Kable w obydwu klawiaturach są oplecione, mają one długość 7-8 metra, końcówki są pozłacane i dodatkowo jeszcze mają nakładane kapturki. I co również bardzo ważne, w klawiaturze GK530 mamy możliwość trójstronnego wyprowadzenia kabla z klawiatury. Niestety takiej opcji nie znajdziemy w klawiaturze GK550. Co do podświetlenia RGB, jak mówiłem wcześniej, jest ono praktycznie identyczne w obydwu klawiaturach. Natomiast dodatkowo klawiatura GK550 posiada podświetlenie na bokach, które możemy włączyć, wyłączyć. Niestety nie możemy go ustawiać na inne kolory. Klawiatury posiadają po 18 budowanych opcji podświetlenia, ukrytymi pod klawiszami od L1 do L6. Pod każdym z nich oczywiście macie po 3 opcje. Dodatkowo macie 5 trybów fabrycznych, które są już zaprogramowane, ale możecie stworzyć jeszcze 10 własnych trybów pod konkretne gry. Żeby zacząć definiowanie własnych ustawień, wystarczy wcisnąć klawisz FN plus tylda, wtedy zacznie Wam rugać klawisz Print Screen. I dla wybranego koloru wybieracie wszystkie klawisze, które Was interesują. I aby zapisać dany profil, ponownie wciskacie klawisz FN plus tylda.
Programowanie Makry jest równie proste, natomiast musicie wykonać to w trybie gier, czyli wcześniej wcisnąć klawisz FN plus Win. Następnie wciskacie FN plus Escape i wybieracie dowolny przycisk, żeby zdefiniować makro, naciskając FN plus właśnie ten wybrany klawisz. I kiedy podświetlenie przycisku zaczyna mrugać, wtedy wciskacie na klawiaturze żądaną sekwencję. I żeby zapisać dane makro, wciskacie klawisz FN plus wybrany ówcześniej przycisk. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, jeżeli chodzi o omówienie i prezentację klawiatur SPC Gear. Moim zdaniem naprawdę fajne produkty. Przede wszystkim dobra jakość wykonania, pełny Enki rollover, mamy możliwość tworzenia makr, jak i również rozbudowane podświetlenie RGB. Oczywiście doczepię się do paru rzeczy, chociażby do samej podpórki w klawiaturze GK550 powinna być troszeczkę głębsza. Druga sprawa to podświetlenie na boku powinno dać się regulować. I w końcu ostatnia rzecz to podświetlenie białe w tych klawiaturach niestety nie do końca jest białe, wpada w taki odcień fioletowy. Co do cen klawiatur, to 530 będzie kosztowała około 199 zł na półce sklepowej, natomiast 550 około 279 zł. Moim zdaniem ceny adekwatne jak najbardziej do tego, co klawiatury sobą prezentują, dlatego też przyznaję znaczek rekomendacji i opłacalności. Ode mnie na dzisiaj to wszystko, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i przy okazji zapraszam Was jeszcze na stronę G2A, gdzie można kupować, sprzedawać gry, a z kodem, który zobaczycie na ekranie, macie 3% cashbacku. Gdyby ktoś był zainteresowany, zachęcam. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.